Znam to auto dosyć dobrze, ponieważ miałem przyjemność podróżowania nim po Europie. Wracałem z nim za kółkiem z rejsu w Chorwacji. Doskonale wiem, jak to auto zachowuje się na drodze, dlatego mogę swobodnie wiele rzeczy Wam o tym aucie opowiedzieć. Pierwsze, co uderza nas bardzo mocno, to ta przestrzeń przepasna w tym samochodzie. Nad głową jest mnóstwo miejsca, na ramiona jest mnóstwo miejsca do pasażera. To trzeba sięgać naprawdę daleko, żeby złapać chociażby współpasażerkę za kolano. Do tego podłokietnik tutaj po prawej ręce, podłokietnik po lewej naszej stronie na drzwiach potęgują uczucie komfortu. Fotele są bardzo miękkie, fajnie wyprofilowane, nie męczą też na długiej trasie. Wszechstronna możliwość ich regulacji, również z podparciem lędźwiowym, wysokość góra-dół, świetna sprawa. Co prawda siedzi się trochę jak na krześle, ale kierownica i cała deska rozdzielcza jest tak ustawiona, że wcale nie czujemy tego, że jedziemy prawie 5-metrowym minivanem. Ta fantastyczna rzecz, która jest w tym egzemplarzu, czyli ta potężna V6, która ma tyle momentu obrotowego, że nawet delikatne wciśnięcie gazu potrafi skutkować tym, że samochód wbija nas w oparcie fotela. Auto doskonale przyspiesza na każdym biegu. Zresztą skrzynia sześciobiegowa jest tak zestrojona, żeby za każdym razem kierowca miał do dyspozycji no ten maksymalny jakby moment obrotowy i żeby za każdym razem można było swobodnie tym samochodem przyspieszać, co jest trochę wkurzające na przykład przy jeździe na trasie z prędkością 100-110 na godzinę, kiedy jedziemy na szóstym biegu, delikatnie muśniemy gaz, auto redukuje na piątkę i to tak jakby ta skrzynia nie wiedziała dokładnie, które przełożenie dla tej prędkości jest właściwe. Natomiast jeśli już jedziemy na tempomacie, bo tempomacik tutaj też mamy sterowane z kierownicy, no to skrzynia utrzymuje te biegi nieco dłużej i nie przeskakuje tak między 5. a 6. biegiem, szczególnie mówię tutaj o prędkości około 110-120 na godzinę. Jeśli chodzi o układ kierowniczy, to jest całkiem nieźle jak na tej wielkości auto. Jest on wystarczająco precyzyjny, tylko że jak dla mnie trochę zbyt mocno wspomagany i przez to czucie drogi jest takie upośledzone nieco, ale no umówmy się, to nie jest auto sportowe ani o tego typu zacięciu i ta konfiguracja układu kierowniczego pozwala swobodnie go wyczuć, a także poczuć się tutaj dobrze za kierownicą. Jeśli chodzi o pracę zawieszenia, no to jest oczywistą sprawą, że jest one trochę muzyczki. Jest ono zestrojone z myślą o komforcie kierowcy, a także współpasażerów w każdym rzędzie siedzeń, także mamy tutaj dość miękko zestrojone zawieszenie, przez co na przykład pokonywanie takich oto garbów jest bezbolesne zarówno dla auta, jak i dla kierowcy. Miękkie zawieszenie skutkuje tym, że wychył nadwozia podczas pokonywania zakrętów też jest całkiem spory, pomimo tego, że auto posłusznie słucha jakby tego, w jakim kierunku chcemy pojechać. Znaczy nagła zmiana kierunku jazdy skutkuje dobrą reakcją kierownicy i zawieszenia, ale wychył nadwozia, wiadomo, jest dosyć duży. No to jest jednak ciężki samochód. Zmiany biegów możemy realizować przez wrzucanie ich drążkiem od automatu góra-dół, a także mamy tutaj przyciski na kierownicy, którymi też możemy sterować biegami. Mam wrażenie, że pasuje mi ta fura. Siedzi się bardzo wysoko. Po raz pierwszy czuję, że to ja mogę patrzeć na kierowców innych samochodów z góry, a nie odwrotnie, kiedy się jedzie autem o niskim zawieszeniu. Jestem na równi z kierowcami wielkich SUV-ów i nie wcale nie muszę się czuć od nich gorzej, ani jakoś tam zakompleksiony przez to, że siedzę niżej, co skutkuje tym, że też mamy doskonałą widoczność w każdym kierunku. Szyby są potężne, wielkie, zarówno czołowa, która jest praktycznie płaska, boczne szyby w drzwiach przesuwnych, a także duża klapa z tyłu, no zapewniają doskonałą widoczność w każdym kierunku, co ułatwia manewrowanie. Ułatwieniem jest również to, że mamy kamerę cofania, to jest park assist, jest uruchamiany przy wrzuceniu biegu wstecznego. No przy tych gabarytach auta można powiedzieć, że jest ona potrzebna. Auto ma parę ocierek na bokach ze względu na to, że ktoś, kto używał tego auta i nie był to właściciel, tu zastrzegam tylko osoby trzecie, no niekoniecznie radziły sobie z tymi gabarytami, no i stąd te drobne uszkodzenia parkingowe. Poza tym Chrysler z racji przedniego napędu też i długiego rozstawu osi nie jest autem, które najlepiej manewruje. Średnica zawracania jest dosyć duża.
duża, co też nie ułatwia wcale nam manewrowania tym pojazdem. A kierownica jest fajna też, bo jest taka gruba, taka mięsista, bardzo przyjemnie się ją trzyma. Możemy tu sterować radiem, tempomatem, a także komputerem pokładowym i telefonem na przykład. A jeśli cokolwiek chcemy sięgnąć, to również nie mamy daleko. Ekran do sterowania radiem, nawigacją oraz ustawieniami samochodu jest dotykowy, także to też nie jest problem. Przyciski są umieszczone odpowiednio blisko. Świetnie skonstruowane auto pod tym względem, pod względem ergonomii, czytelności, przejrzystości, obsługi kokpitu, rewelacja. Moim zdaniem jedno z fajniejszych aut na rynku, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania. Ciekawym jest również ten komputerek, ponieważ rozbudowany ekran, na przykład jeśli wybierzemy opcję Fuel Economy, no to ukazuje nam się nie tylko to średnie spalanie, ale także pokazuje nam spalanie chwilowe, jakby w jednym ekranie. Możemy sobie obserwować i na bieżąco reagować na konsumpcję, na paliwo, jaka jest w tym samochodzie. A konsumpcja, no, z racji potężnego silnika i dużej masy, jest raczej spora. 13,8 pokazuje to auto średnio. Przejechało dystans około 250 km od momentu restartu komputera. Głównie porusza się po mieście, aczkolwiek trasy też się zdarzają, no ale widać, że no to prawie 14 litrów na 100 to jest jednak spalanie, z którym trzeba się liczyć, posiadając tego typu pojazd. Co fajne też, prędkości tutaj zupełnie nie czuć. Z racji wymiarów auta i gabarytów ogólnych, poruszanie się z prędkością 90 na godzinę jest zupełnie nieodczuwalne subiektywnie, siedząc za kółkiem. Mamy wrażenie, że auto jedzie jakieś 50-60 na godzinę, a nie tak szybko, jak wskazuje prędkościomierz. Chrysler też, jeśli chodzi o spalanie, wrócę do tego tematu, Chrysler też to było jedno z pierwszych minivanów, w którym zastosowano system właśnie jazdy Econ, czyli ekonomicznej jazdy w trasie, że możemy sobie takie coś włączyć i on wtedy niby mniej pali. No czy to mniej, to będzie pół litra na setkę, nie wiem. Zawsze to coś, nie? Jak sobie policzymy. Bezproblemowe przyspieszenie, naprawdę można zaskoczyć niejedną osobę na światłach tym samochodem. Niektóre osobówki nie mogą się poszczycić tego typu osiągami, czyli 8,5 sekundy do setki, raczej to jest zarezerwowane dla tych szybszych aut, a tu w wielkim minivanie możemy takie osiągi mieć bez problemu i rozpędzić go do ponad 200 km na godzinę. Jeden z pierwszych tego typu aut na rynku, które można było bujać do takiej prędkości, był Volkswagen T4 Multivan, który to miał pod maską słynne 2,5 TDI 150-konne. On też potrafił na autostradzie się bujać z dużymi prędkościami. Ten też to umie i wychodzi mu to całkiem nieźle. Te auta można było dostać również ze skrzynią manualną we wszystkich generacjach poza generacją piątą, taką jak ta. Tutaj manuali już nie było sprzężone, tylko i wyłącznie z automatami, i dobrze, bo naprawdę bardzo przyjemnie się jeździ takim wozem właśnie z automatyczną skrzynią biegów. Coś jeszcze chciałem. Zgłodniałem, więc chyba po amerykańsku wjedziemy sobie po prostu w jedno ciekawe miejsce, mianowicie do restauracji samoobsługowej, również wynalezionej przez Amerykanów. Jednostka nam będowa uchodzić za dosyć trwałą, tak jak i całe auto. W zasadzie nie ma tutaj rzeczy, które sprawiają jakieś problemy. Mówi się, że przy tej masie to szybko zużywają się elementy zawieszenia. No, na naszych drogach, w każdym samochodzie, elementy zawieszenia zużywają się szybko, niezależnie od jego masy, więc to nie jest według mnie jakokolwiek tam usterka, czy coś, co powinno zaszeregować pojazd jako ten problematyczny. Nie pamiętam dokładnie, jakaś jedna rzecz tutaj jedna rzecz uległa awarii w tym pojeździe. Otóż przycisk tutaj, który mamy na podsuwice od otwierania lewych drzwi przesuwnych, nie ma już podświetlania. Przepaliła się żarówka. No to jedyna usterka w tym pojeździe na dystansie, który pokonał 100 tysięcy kilometrów. Momencik, muszę sięgnąć chyba. Do autka wsiada się bardzo fajnie, rewelacyjnie, wygodnie, nie trzeba się nigdzie wspinać ani nic, po prostu
siadamy sobie jak na wygodnym fotelu, mięciusieńkim, bardzo wygodnym. To nie tu, to tu. Dzień dobry, skąd mówię ja? Dzień dobry, chciałem jakąś gigantyczną kanapkę. Dobra. Wszystko? Tak. 24,30, zapraszam, można zapłacić. Dziękuję. Do jedynki, tak? Tak, odbierz jeden, no. Gigantyczne auto, to musi być gigantyczna kanapka. Nie wiem, nie jeść takich rzeczy. I tu przydają się gigantyczne cup holdery. Właśnie można sobie wstawić taki napój tutaj bez problemu. Się on świetnie tutaj trzyma. Dobra, zjem na zewnątrz, żeby tu nie smrodzić. Napojony i napity. Mogę dalej pojeździć. Muszę znaleźć jakieś cudowne miejsce, gdzie zrobimy sobie podsumowanie tego odcinka, ale jeszcze zanim troszkę opowiemy. Z ciekawostek mogę wam jeszcze powiedzieć tyle, że to jest samochód, który popełnił jakby rekord sprzedaży, ponieważ w latach 83 do 96 sprzedano ich 13 milionów sztuk. Prawie. To czyni z niego najlepiej sprzedającego się vana na świecie, a także jedno z 13 aut najlepiej sprzedających się w ogóle na świecie. I to chyba nie jest aż takie super dziwne, patrząc na to, jak bardzo fajnie każda kolejna generacja była zaprojektowana. Pierwsza robiła rewolucję, no, wynalazła minivany. Druga, jako pierwszy minivan, miała fotele kapitańskie w drugim rzędzie. Trzecia generacja, jako pierwszy minivan, miała drzwi przesuwne po stronie kierowcy, czyli po lewej stronie samochodu. A jako pierwszy minivan na świecie, czwarta generacja, miała chowane fotele w podłogę. Także można było uzyskać płaską powierzchnię albo powierzchnię, na której chcemy coś przewieźć, bez konieczności ich demontażu. A piąta generacja, jako pierwszy minivan na świecie, miała do dyspozycji właśnie telewizorki, na których mogliśmy oglądać różne filmy podczas podróży. I uwaga, również jako pierwszy minivan na świecie miała odtwarzacz Blu-ray do oglądania tych filmów właśnie na telewizorkach. Każda jedna seria coś tam wyniosła w świat motoryzacji, albo na pewno już w świat minivanu. Nie, naprawdę tu pasuje. Nigdy tak całego mnie nie było widać w kamerze zamontowanej na bocznej szybie, a tutaj proszę, od razu lepiej. Wszystko widać, normalnie jak w studiu filmowym można się tutaj poczuć w tym pojeździe. Doskonała sprawa. Jeśli chodzi natomiast o sytuację rynkową tego typu pojazdu, no to mamy dostępne wszystkie generacje tego modelu. I od najstarszej, powiedzmy, najstarszych trzech, ceny zaczynają się od około 3000 zł. A za piąte wydanie tego modelu, w szczególności w wersji poliftowej, musimy zapłacić około 50-60 tysięcy złotych, jeśli mamy na pokładzie takie wyposażenie jak w tym egzemplarzu. Wersje przedliftowe, nie mniej funkcjonalne i wcale nie gorzej wyposażone, kosztują właśnie od około 30-50 tysięcy złotych. I macie za te pieniądze samochód, który jest w stanie dosłownie przewieźć wszystko. Ten egzemplarz na przykład przeprowadził cały pokój na jeden raz, korzystając z tej ogromnej przestrzeni bagażowej. Poza tym wygodnie przewozi 6 osób w doskonałych warunkach i do tego jest w stanie to robić bardzo szybko. Dobrze, że hamulce też ma dosyć dobre. No nie? Naprawdę ten samochodzik rozpędza się rewelacyjnie dobrze. A przy tym brzmi należycie.
Ponadto jest to samochód, którego nie dotykają jakieś tam awarie, czy problemy, czy jakieś drobne usterki. Jest to raczej pojazd, który jest uznany za mało problematyczny. Poza tym macie wyposażenie, o którym zwykły kombiak za tą kwotę pieniędzy może tylko pomarzyć. No mamy tutaj nawet Blu-raya. Wózek do tyłu można włożyć po prostu bez składania go. Nawet jeśli macie dwójkę dzieciaków, no to usadzicie ich wygodnie na tych kapitańskich fotelach, a po złożeniu trzeciego rzędu macie tyle przestrzeni bagażowej, której nie znajdziecie w żadnym aucie typu kombi czy SUV. Dlatego nie rozumiem na przykład, dlaczego minivany przestają już pomału istnieć. Tutaj tych walorów jest naprawdę bardzo dużo. I auto się świetnie sprawdzi jako samochód rodzinny. Jeśli komuś będzie przeszkadzało spalanie, no to bez problemu może tutaj zainstalować gazownię. Samochód toleruje alternatywne paliwo i nie powinno być problemów z jego eksploatacją. A tak jak mówiłem wcześniej, butle gdzieś tam można schować pod fotelami, no zajmując sobie możliwość, zabierając sobie możliwość jakby składania drugiego rzędu foteli, no ale coś za coś. I z racji ceny, no to przynajmniej warto by tutaj mieć trójkę dzieci, żeby 500 plus nam pokryło, że tak powiem, ratę. Nawet z czwórką dzieci przy tej pojemności bagażnika spokojnie można się tutaj pomieścić. A tatuś o zacięciu rajdowca również będzie miał coś dla siebie, ponieważ osiągi tego pojazdu, wiadomo, są całkiem niezłe. Gdybym oceniał go w jakiejś tam skali gwiazdek, to na 5 dostałby 4,5, myślę. Za wygląd, za osiągi, za wyposażenie, za komfort, za to, że to jest pradziadek minivana, za to, że jest Voyager. Town and Country, przepraszam. Przyszedł czas na podsumowanie. Moim zdaniem to bardzo fajne auto, nie tylko jeśli chodzi o segment minivanów, ale jako fajne auto w ogóle. Wiadomo, że w tym segmencie aut będzie to propozycja raczej dosyć droga, ale za tą cenę, jak sobie pomyślimy, że możemy kupić jakiegoś SUV-a albo kombi, które nie będzie miało połowy tych walorów praktycznych, które ma Chrysler, no to wcale nie wydaje się to aż tak dużo. Dzięki za to spotkanie. To tyle z mojej strony, jeśli chodzi o Chryslera. Żegnam się z Wami w tym odcinku. Już będę kontynuował serię 500 plus o minivanach. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie chcielibyście w tej serii auta zobaczyć. Ja mam ze swojej strony kilka propozycji, no ale czekam również na Wasze. Zobaczymy, czy uda się gdzieś spotkać w tym temacie pośrodku. No to Marianowe, cześć! Trzymajcie się. Ja jadę odwieźć Chryslera na parking. Jeszcze co najgorsze, zatankować.
damy radę. Na razie, cześć!